Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest program Ja Katolik Ekstra na kanale PCH24TV. Moimi gośćmi są, jak każdego wydania, Paweł Lisicki, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. I Grzegorz Górny z Tygodnika Sieci. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni Państwo, Państwa ulubiony, jak Państwo piszą w komentarzach, program o Kościele, program publicystyczny o Kościele w polskim internecie istnieje tylko dzięki Państwu, więc zachęcam do tego, aby wspierać portal pch24.pl, naszą telewizję internetową, która istnieje po to, aby mówić prawdę, aby przebijać się przez to wszystko, co o Kościele mówią lewicowcy, fałszywa prawica, Kościół otwarty. Jesteśmy Państwa głosem, więc liczymy na to, że Państwo będą zawsze z nami. A dzisiaj temat bardzo poważny, temat, który wiąże się z tym, że wróciły dzieci do szkoły, a także poszły dzieci do pierwszej komunii świętej. Ta katechizacja przed pierwszą komunią świętą zakłada między innymi naukę głównych prawd wiary. Katechizacja w szkole również zakłada to, że dzieci poznają sześć głównych prawd wiary. I od dłuższego czasu docierają do naszej redakcji różne głosy. Głosy katechetów zaniepokojonych tym, że dzieci przychodzą z rodzicami, którzy to rodzice, przeczytawszy w jakichś periodykach, podobno mądrych i podobno katolickich, proszą, żeby dzieci nie straszyć Bożą sprawiedliwością. Jest taki periodyk, który w Polsce prowadzi od dłuższego czasu, od kilku lat, kampanię przeciwko prawdom wiary. To jest rzecz jasna, tak, zgadli Państwo, Tygodnik Powszechny. Tygodnik Powszechny już kilka lat temu, w 2016 roku, za chwilę będzie piąta rocznica tego tekstu, opublikował tekst pod tytułem Prawdy znikąd. Pan Jarema Piekutowski, autor tego tekstu, sugeruje, że prawdy wiary, ten tekst jest w całości dostępny w internecie, więc jeżeli Państwo muszą do niego zerknąć, to zachęcam. Pisze, że prawdy wiary wzięły się w Polsce znikąd, zostały wymyślone na początku XX wieku, że nigdzie poza Polską nie uczy ich się w takim kształcie, że są wybrakowane, no i przede wszystkim, że straszy się dzieci sprawiedliwością Boga, a więc karą. Muszę więc zapytać, panie Pawle, Pawła Lisickiego, pytam, czy Bóg katolików, jedyny Bóg, który istnieje, jak wierzymy, jest jeszcze sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze? Czy z tego powodu, że mentalność ludzka zmieniła się na przestrzeni wieków, Pan Bóg przestał być taki, o jakim uczyli się no i my, i nasi dziadowie? No, Pan Bóg z pewnością nie przestał być taki, jakim zawsze jest i był, bo gdyby Pan Bóg dostosowywał się do naszej mentalności, to nie byłby Bogiem, tylko byłby ideą naszego rozumu. I wtedy, gdybyśmy my czcili ideę własnego rozumu, to byśmy byli bałwochwalcami i tak naprawdę najgorszymi możliwymi poganami. Więc ci, którzy twierdzą, że trzeba Pana Boga pojmować w taki sposób, jaki odpowiada danej wrażliwości, danej epoce, czy danemu wiekowi, czy naszemu poglądowi, no całkowicie wypaczają, zniekształcają sens religii i znajdują się, jak mówię, w dosyć absurdalnej sytuacji, polegającej na tym, że podświadomie sami deklarują, że są, jak mówię, bałwochwalcami, ponieważ czczą nie prawdziwego Boga takim, jakim on jest, ale swoje własne wyobrażenie, prawda, tego Boga, który jest zmienny. Co do prawd wiary, może na początek jeszcze zanim o tym o tej jednej, czyli o tym, że Pan Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, za złe karze, no to najprostsza rzecz, tych sześć podstawowych prawd wiary, o których tutaj mówimy, są tam zawarte trzy, można powiedzieć, prawdy wiary dostępne zwykłemu ludzkiemu rozumowi, jeśli tak można powiedzieć, i trzy prawdy nadprzyrodzone. Te trzy prawdy naturalne, czyli dostępne rozumowi, to jest pierwsza prawda, czyli że istnieje jeden Bóg. Cały Kościół zawsze uważał, że to jest rzecz, którą człowiek może dowieść, czy może poznać przy pomocy tak zwanego poznania naturalnego. Zdefiniował to pierwszy Sobór Watykański w 1870 roku, czyli tę możliwość ludzkiego rozumu dotarcia do Boga bez szczególnego objawienia. I druga prawda wiary, o której teraz właśnie mówimy, czyli że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Jest również odkryta, jeśli tak można powiedzieć, czy dostępna ludzkiemu rozumowi, czy ludzkiemu sumieniu bez konieczności poznania objawienia. No, na przykład dowodem na to są przecież słowa
z listu do Rzymian świętego Pawła, który mówił o tym, że poganie, że pogan samo ich sumienie oskarża, kiedy czynią coś złego przeciwko prawu, prawda? Czyli mamy do czynienia z przekonaniem, albo list do Hebrajczyków, który mówi, że człowiek, który przystępuje do Boga, musi przystępować z wiarą, że Bóg wynagradza i karze, prawda? To znaczy ta idea, że Bóg nie jest obojętnym tworem albo obojętną zasadą, tak jak ją widzieli deiści na przykład w XVIII wieku czy XVII, tylko Bóg jest kimś, kto ocenia pod kątem moralnym, można powiedzieć, że jest zakorzeniona w samym ludzkim sumieniu i jest częścią wszystkich tradycji religijnych i filozoficznych. Bez wiary w to, że istnieje dobro i zło i że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, człowiek nigdy w pewien sposób nie mógłby do Boga dotrzeć, prawda? No wystarczy popatrzeć nawet na najdalsze od chrześcijaństwa albo inne tradycje. Zawsze zauważymy ten sam mechanizm, czy znaczy ten sam pogląd. Sprawiedliwość Boża jest tak głęboko zakodowana w ludzkim umyśle czy w ludzkim sumieniu, że można ją zaliczyć, tak jak powiedziałem, do tych praw odkrywanych przez rozum naturalnych, które w dawnym języku Kościoła nazywano preambuła fidei, czyli pewną podstawą wiary. I trzecią taką prawdą z tych sześciu, która też się tam pojawia, jest przekonanie, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Człowiek ma nieśmiertelną duszę, prawda? Czyli to jest też coś, co nie wymaga szczególnego, jakby powiedzieć, objawienia chrześcijańskiego, ale coś, co było powszechnie przez Kościół, czy przez ludzi, czy może być odkryte przez zwykły ludzki rozum, odkrył to na przykład Platon w Fedonie, prawda, albo Arystoteles, albo tradycja pogańska, albo Cyceron, albo niektórzy inni mędrcy pogańscy, którzy nie zetknęli się z chrześcijaństwem, odkryli nieśmiertelność duszy. I wśród tych sześciu praw wiary są też trzy prawdy objawione, jeśli tak można powiedzieć, które są absolutnie konieczne z punktu widzenia przynależności do Kościoła i wiary katolickiej. To jest przekonanie, że są trzy osoby boskie, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, że Pan Jezus Chrystus stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, prawda? I że łaska Boża do zbawienia jest koniecznie potrzebna. Ale wszystkie te prawdy, które tutaj żeśmy wymienili, są z punktu widzenia wiary wewnętrznie ze sobą powiązane i zarówno te naturalne, te nadprzyrodzone stanowią pewnego rodzaju jedność i warunek konieczny, pozwalający kogoś nazwać w ogóle katolikiem. Teraz przechodzę do tej rzeczy, od której żeśmy zaczęli. Tak jak powiedziałem, przekonanie o tym, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, czy że Bóg jest w ogóle sprawiedliwy, no, jest tak głęboko zakorzenione w całym objawieniu, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie, prawda, gdzie ten element sprawiedliwości Bożej jest rzeczą bezdyskusyjną. Co więcej, rzeczą bezdyskusyjną są wszystkie przypowieści, którym Pan Jezus się posługuje, opisując swojego Ojca, opisując Boże działanie, prawda? Podział na dobro i zło, słynna scena z 25 rozdziału świętego Mateusza, prawda? Kiedy mówi do jednych, którzy mają być po jego prawicy, a do innych, którzy mają być po jego lewicy, prawda? Kryterium ceny staje się właśnie sprawiedliwość, to czy się wypełnia przykazania, czy człowiek jest, czy stara się być, bo oczywiście mówimy tutaj o intencji, o zamiarze bycia dobrym, kierowania i tym, czy człowiek się kieruje prawem Bożym. Powiedziałbym tak, to epoka nowożytna, jeśli chodzi w tych kategoriach, można by na to popatrzeć, od czasów Lutra i od czasów tak naprawdę rewolucji protestanckiej, w pewien sposób, bardzo mocny sposób podkopała wiarę w to, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Pierwszym punktem, przypominając trochę historii, było to, prawda, była ta nauka o usprawiedliwieniu, czyli pytanie, w jaki sposób człowiek staje się sprawiedliwy w oczach Boga. Czy staje się sprawiedliwy w oczach Boga w ten sposób, że Bóg ocenia jego działanie i człowiek może dokonywać dobre uczynki, prawda, może być posłuszny przykazaniu, może się doskonalić, czy też wystarczy samo zaufanie, że jest się zbawiony. Otóż Luther był pierwszym, który wprowadził tę ideę, która później się rozprzestrzeniła, rozwinęła i również później zlaicyzowała i z którą mamy dzisiaj również do czynienia, czyli że wystarczy sama wiara w to, że jest się usprawiedliwionym, żeby być usprawiedliwionym. To jest absolutnie kluczowa rzecz, bo ona oznacza, że w związku z tym, jeśli ja jestem przekonany, krótko mówiąc, tak jak wierzę, tak mam. To jest cytat po prostu z Lutra, albo używając języka współczesnego, jeśli uważam, że człowiek, że jestem dobry, albo że dobro moje wystarczy, to ono wystarczy, prawda? Nie potrzebuję żadnego zewnętrznego sędziego, który by to ocenił, bo tylko ja sam jestem swoją własną instancją i to jak sobie to na
nazwę i to, jak się usprawiedliwie we własnych oczach, staje się elementem kluczowym. No, oczywiście takie podejście jest radykalnym zerwaniem i zaprzeczeniem nie tylko, nazwijmy to, teologii katolickiej, czy naukom jakimś katolickim, ale i objawieniu, prawda, i całej tradycji, i całym przekazowi. To się rozwinęło, tak jak mówię, wraz z protestantyzmem i jego późniejszymi fazami, bo później po kolejną epoką, jeśli tak można powiedzieć, po epoce reformacji było oświecenie z takim przekonaniem, że człowiek ma absolutnie niezbywalne prawa, absolutnie niezbywalną pozycję i nikt nie jest w stanie go ukarać, a już na pewno, to jest rzecz nowa, na pewno nie istnieje coś takiego jak piekło, nie istnieje wieczne potępienie, ponieważ Bóg, gdyby człowieka potępił, nie byłby dobrym Bogiem. Tak? To jest niestety pogląd, który zaczął coraz mocniej przenikać również do teologii katolickiej, szczególnie na początku, nie trudno ich nazwać katolikami, ale u modernistów pod koniec wieku XIX, na początku wieku XX, a później moim zdaniem zainfekował dużą część współczesnej teologii. I przejawił się również w tym periodyku, o którym pan redaktor na początku wspomniał. To nie jest oczywiście nic nowego, to jest pogląd, ten pogląd, który mówi o tym, że Bóg nie może być sprawiedliwy i że sprawiedliwość jest czymś, o czym powinniśmy zapomnieć, nie jest żadnym odkryciem tygodnika powszechnego czy publicystów tygodnika powszechnego, tylko to jest stała modernistyczna herezja, potępiona zresztą na początku XX wieku, która przeniknęła do myśli również różnych współczesnych teologów i szczególnie od lat 60., od połowy lat 60. do Soboru Watykańskiego II stała się pewnego rodzaju, bym powiedział, opinią powszechną u coraz większej liczby teologów katolickich, mimo pozostawania w jaskrawej sprzeczności z nauką Nowego Testamentu i z całą dotychczasową tradycją Kościoła. Mówienie, że Bóg nie może nas osądzić, albo że Bóg nie może być sędzią sprawiedliwym, no to jest tak naprawdę wyznanie antropocentryzmu. To jest przekonanie, prawda, że człowiek jest centrum świata, człowiek jest jego ośrodkiem, człowiek ma tak niezbywalną godność i tak wielką wartość, że Bóg nie jest w stanie go ocenić i nie jest go w stanie ukarać. No to nie jest w ogóle chrześcijaństwo, tak? Znaczy, wracając jeszcze do tych praw wiary, gdyby to było prawdziwe, to Pan Jezus nie musiałby umierać na krzyżu, a na krzyżu dla naszego zbawienia, bo byłoby to kompletnie bezsensowne, prawda? Wiara w to, że Bóg jest Trójcą, nie byłaby potrzebna, wystarczy jakiekolwiek poczucie albo przeczucie. Kolejna prawda wiary o tym, że łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna, albo nie byłaby w ogóle potrzebna, albo traciłaby swój sens. Zresztą w wielu wypowiedziach niektórych teologów to się tak rzeczywiście dzieje, ponieważ oni uważają, że wprawdzie łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna, ale każdy z definicji z natury który już ją ma. Czyli mamy do czynienia ze swojego rodzaju kwadraturą koła, nadprzyrodzoną łaską przyrodzoną. Dobrze, na razie na tym kończę, ale to tak, żeby zakreślić szerzej ten horyzont. Oczywiście, jeszcze oddamy panu Pawłu Lisickiemu głos. Proszę się nie obawiać, ale po tej obfitej, obszernej wypowiedzi chciałbym poprosić o głos Grzegorza Górnego z takim pytaniem, czy słowo sprawiedliwość jakiemukolwiek przeciętnemu katolikowi, który nie musi wcale znać się na teologicznych debatach, o których tu przed chwilą usłyszeliśmy, a tym bardziej musi znać się na herezjach, jakkolwiek może kojarzyć się źle, czy to, że ktoś jest sprawiedliwy, że ojciec jest sprawiedliwy, że Bóg jest sprawiedliwy, to kiedykolwiek uchodziło za antycnotę, czy raczej za cnotę, czy komukolwiek się powie, że masz być niesprawiedliwy raczej niż masz być sprawiedliwy, czy chodzi o coś innego. W Tygodniku Powszechnym czytaliśmy niejednokrotnie, że w prawdach wiary brakuje, w tych, których uczy się nasze dzieci, brakuje odpowiedniej relacji między Bożą sprawiedliwością a Bożym miłosierdziem. Może w tym coś jest? Grzegorz Górny. No rzeczywiście te sześć prawd wiary, one nie zawierają wszystkich prawd wiary. Tam nie ma nic na przykład o zmartwychwstaniu ciała, no wielu innych elementów. Wiadomo, że jest to pewien skrót, pewna redakcja. Natomiast rodzi się pytanie, czy jest sens zmieniać ją na skutek tego, że mentalność współczesnego człowieka wzdraga się przed przyjęciem niektórych z tych punktów. I moim zdaniem taka zmiana dzisiaj, biorąc pod uwagę to, co się dzieje, jest możliwa.
tym bardziej, że zmianie podlegają teksty, które mają o wiele mocniejsze umocowanie teologiczne, tak jak na przykład słowa Ojcze Nasz, bo tam też mieliśmy do czynienia z podobnym zastrzeżeniem dotyczącym słów i nie wódź nas na pokuszenie, słów, które wywodzą się bezpośrednio z Ewangelii, ze słów przekazanych przez Jezusa apostołom i zapisanym przez ewangelistów. I od niedawna w niektórych krajach, chociażby we Włoszech, jest już wprowadzana zmiana i nie ma tej formuły nie wódź nas na pokuszenie, tylko nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. I oczywiście pojawia się pytanie, jak to się działo, że przez 2000 lat nikomu to nie przeszkadzało i jakoś można było przekazywać prawdy wiary kolejnym pokoleniom bez zniekształcania obrazu Boga. Natomiast teraz okazuje się, że to, co przez 2000 lat było powtarzane przez wszystkie pokolenia katolików, jako ich, czy nie tylko katolików, też innych chrześcijan prawosławnych, protestantów, jako ich codzienna modlitwa, okazuje się, że to zniekształca wizję Boga, ponieważ nie do pomyślenia jest, aby Bóg mógł wodzić człowieka na pokuszenie. Tu taka mała dygresja, bo w Ewangelii świętego Mateusza mamy ten fragment, jak Jezus przystępuje do chrztu w Jordanie i wstępuje na niego Duch Święty w postaci gołębicy. I zazwyczaj czytanie się urywa w tym momencie, to jest koniec rozdziału trzeciego Ewangelii Mateusza, ale zaraz potem jest rozdział czwarty, który się zaczyna od słów: i wtedy Duch wywiódł Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. No i co w związku z tym zrobić z tymi słowami Ewangelii, kiedy ewidentnie Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej, wywodzi Jezusa dokładnie na pokuszenie, wyprowadza go na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Więc okazuje się, że te zmiany, które mają zlikwidować pewien problem, stawiają nas właściwie przed kolejnymi, jeszcze większymi problemami. I rodzi się pytanie, już wracając do tych sześciu prawd wiary, no jak to się działo, że wcześniej one nie przeszkadzały w przyjmowaniu obrazu Boga, jakim jest, a teraz właśnie w tym pokoleniu one są jakimś problemem. I myślę, że tutaj problem polega na rodzaju współczesnej katechezy, że z niej tak naprawdę, jak się okazuje później, niewiele zostaje w przyszłych latach. I że co zostaje? To, co zostało wykute na pamięć, pewne formułki, i one się jakoś utrwalają w pamięci, a okazuje się, że z tego całego bogactwa nauczania chrześcijańskiego w rzeczywistości nie zostaje nic. I nagle my po latach zostaje kilka zapamiętanych formuł, między innymi ta o sześciu prawdach wiary, gdzie wybija się ta, o której tutaj mówiliśmy, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. I rzeczywiście pojawia się pytanie, czy możemy lękać się sprawiedliwego sędziego. Prawdę mówiąc, ja bym się obawiał wpaść w ręce niesprawiedliwego sędziego, ponieważ przeciwieństwem sprawiedliwości jest niesprawiedliwość. Więc raczej domyślam się, że większość z nas wolałaby być sądzona przez kogoś, kto jest sprawiedliwy, niż niesprawiedliwy. Ale w tym wypadku mamy do czynienia z innym przeciwstawieniem, sprawiedliwość kontra miłosierdzie. Tak jakby miłosierdzie miało znosić sprawiedliwość i ono miało w ogóle negować ten przymiot Pana Boga. Ale w tym momencie pojawia się oczywiście pytanie, dlaczego sprawiedliwość ma wykluczać karę? Bo tutaj budzi zastrzeżenia nie tylko
nie tylko ten przymiotnik sprawiedliwy, ale także czasownik karze, czyli sam element kary. I wydaje mi się, że za tym sprzeciwem wobec tego przykazania kryje się takie przekonanie, że Bóg nie może rzeczywiście nikogo ukarać. To o czym przed chwilą mówił tutaj Paweł Lisicki. A w sumie taką największą z tych wszystkich kar jest oczywiście kara piekła. I dla wielu współczesnych ludzi wizja Boga, który mógłby skazać kogoś na wieczne potępienie, na piekło jest absolutnie nie do przyjęcia. I w związku z tym, z tego powodu jest odrzucana ten punkt, ta prawda wiary, bo można oczywiście zapytać ciebie, czy ten punkt jest fałszywy, czy jest nieprawdziwy. I tutaj nie mamy w Piśmie Świętym, w całej tradycji Kościoła jakiegokolwiek argumentu, który by temu zaprzeczał. I pojawia się wobec tego drugie zastrzeżenie, że ta prawda jest nieodpowiednia dla ludzi w pewnym wieku, czyli że nie wolno dzieci traumatyzować przyjmowaniem tej prawdy wiary, ale w takim razie to nikt bardziej w dziejach nie straumatyzował dzieci jak Matka Boża w Fatimie, kiedy trójce niewinnych pastuszków pokazała wizję piekła. One same mówiły, że mało nie umarły ze strachu, jak zobaczyły te ognie piekielne i te dusze grzeszników, i sama im powiedziała: patrzcie, to są dusze biednych grzeszników, które trafiają do piekła. Więc w takim razie okazałoby się, że to właśnie Matka Boża w Fatimie tutaj prezentuje pewne podejście antypedagogiczne. Więc myślę, że głównie za tą niechęcią wobec tego punktu, tego przykazania, tej prawdy wiary, kryje się ta niechęć wobec przyjęcia prawdy o tym, że może istnieć wieczne potępienie, że może istnieć piekło. Ja niedawno miałem taką rozmowę z pewną osobą, która właśnie utrzymywała, że wszyscy będą zbawieni. No i zapytam, no a Adolf Hitler? No to jak to sobie wyobrażamy, że idzie po rozkwieconej łące i z Anną Frank trzymają się za ręce, a obok Józef Mengele z dziećmi, na którymi prowadził eksperymenty, tańczą w kółko i śmiechom i zabawom nie ma końca? No to wtedy rzeczywiście był pewien problem. Co w takim razie z Adolfem Hitlerem? No i ten mój rozmówca stwierdził, że wtedy będzie anihilacja duszy. No, czyli zaprzeczenie kolejnej prawdy wiary, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Więc już tak konkludując, myślę, że problemem nie jest ta ani inna prawda wiary, tylko problemem jest to, że podczas katechezy nie jest ona przekazywana w całym kontekście nauczania chrześcijańskiego. I gdyby było inaczej, to po latach nie zostałaby tylko ta jedna formułka, która często brzmi jak wyrzut sumienia, który się odzywa po wielu latach. Rzeczywiście dzieci uczą się tego, żeby wykuć to na blachę. Nawet Tygodnik Powszechny w tym tekście, o którym wspomniałem, pisze, że to dobrze, żeby się uczyć na blachę pewnych formułek, bo wtedy człowiek może je sobie jakoś w sobie przetrawić. Natomiast mam odrobinę inne pytanie. Czy problemem nie jest to dla ludzi, o których rozmawiamy, dla modernistów, że w ogóle istnieje coś takiego jak spisane prawdy wiary? Niejednokrotnie w naszym programie mówili bowiem panowie o tym, że samo istnienie prawdy dzisiaj jest negowane, jednej prawdy. Tutaj mamy prawdę spisaną. Z każdą z nich tak naprawdę można by polemizować z punktu widzenia modernisty czy progresisty. Jest jeden Bóg, no to wiadomo, że Pachamama i przyjaciele mogliby się zbulwersować. Sprawiedliwość Boża, kara, o tym rozmawiamy cały czas. Są trzy osoby boskie, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. No,
każdy mahometanin zaprzeczy takiemu stwierdzeniu, a nawet się oburzy, cytując samego ichniejszego proroka. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. No pytanie, czy to nie tylko legenda, albo w innych wyznaniach, no to w ogóle nie ma do czynienia. Dusza ludzka jest nieśmiertelna? Nie, jest koncepcja właśnie znikających dusz, anihilacji dusz tych złych, bo przecież piekło jest niemożliwe. No i łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna, to można rozpatrywać dwojako, albo łaska Boża jest tylko w Chrystusie, który to powiedział i wszyscy poza Chrystusem nie mają tej łaski Bożej, albo znowu Bóg jest tak miłosierny, że wszyscy mają tę łaskę Bożą i tak naprawdę nie jest istotne to, czy Bóg jest jeden, czy jest sędzią sprawiedliwym, czy są trzy osoby boskie. Panie Pawle, czy nie liczy się tylko to, czy inaczej, czy problemem nie jest wyłącznie to, że ktoś śmiał spisać coś, co nazwał prawdą, a przecież każdy ma swoją prawdę. No, to znaczy, to oczywiście jest tak, że są dwa problemy. Jeden polegający na tym, że mamy do czynienia ze spisaną prawdą, jeśli tak można powiedzieć, czyli taką prawdą, która została dana człowiekowi na mocy objawienia zewnętrznego. To jest istota sprawy. Bo oczywiście tych praw, tutaj mówimy o ich sześciu, można oczywiście dodać inne, no bo nie wszystkie są tutaj uwzględnione. Chodzi o relacje między człowiekiem a objawieniem. Tym, co moim zdaniem powoduje tak gigantyczną niechęć i odrzucenie tych konkretnych praw wiary, jest przekonanie, że człowiek może sobie tylko sam nadawać prawa i sam nadawać sobie prawdy, natomiast nie może ich, że tak powiem, nie może opierać się na autorytecie, który mu je przekazuje. To oczywiście nie jest nic nowego, wystarczy sobie sięgnąć do pisemka, na czym polega oświecenie Kanta z końca XVIII wieku i tam to jest dokładnie zdefiniowane, prawda? To znaczy podporządkowanie się zewnętrznemu autorytetowi, który w tym przypadku autorytetowi Kościoła, który opiera się na autorytecie wiarygodnego Boga, to jest przykład tak zwanej heteronomii dwoli, zdaniem Kanta, czyli sytuacji, w której człowiek dopuszcza, żeby w stosunku do jego woli ustanawiającej prawo pojawił się jakiś zewnętrzny czynnik. Oczywiście w przypadku Kanta to jeszcze tam było tak, że ta wola musiała się dostosować do imperatywu ogólnego i on nie wiedząc o tym, często korzystał z całej tradycji pietyzmu protestanckiego. No, w dzisiejszych czasach, przerabiając to na dzisiejszy język, można powiedzieć tak, jeśli mamy taką wersję no, prymitywnego kantyzmu, to brzmiało to rzeczywiście rób co chcesz, prawda? Albo ustanów sobie taką prawdę, jaką chcesz. I w tym sensie dla człowieka samo pomyślenie, że Bóg się mógł objawić i go do czegoś zobowiązać, związać go i ograniczyć jego wolę jest czymś nieznośnym i musi powodować bunt i opór, prawda? To jest Bóg, dopuszcza ten człowiek, no to jest tylko taki Bóg, którego on sobie sam wymyślił, prawda? Sobie sam ustanowił, który jest jego własną przejawem tak naprawdę jego własnej świadomości, jego własnego ja. Wchodząc w całą historię filozofii, prawda, jak to się rozwinęło, skąd się to wzięło i tak dalej, myślę, że najkrócej mówiąc, że to jest to clue, to znaczy nie tylko chodzi o treść, ale również o samą sytuację, w której człowiek musi się podporządkować i okazać posłuszeństwo. Posłuszeństwo to jest słowo absolutnie wyklęte z tego rozumowania. Oczywiście tym bardziej wyklęte i tym bardziej nieznośne, tym bardziej prawda, która jest przekazana na mocy tego autorytetu, jest prawdą trudną, nieznośną. Bo jeszcze gdyby wśród tych sześciu praw wiary było na przykład prawda mówiąca, teraz mówię oczywiście hipotetycznie, Bóg jest Bogiem miłosiernym, który wszystkich usprawiedliwia od chwili, w każdej sytuacji ze wszystkiego. No, powiedzmy, forma nie najlepsza, bo też coś zapisanego i trzeba się nauczyć i zewnętrzne, ale treść by to usprawiedliwiła, prawda? Albo cały świat i Bóg muszą służyć człowiekowi, prawda? Też gdyby taki zapis się pojawił, no to może z mniejszą dawką niechęci przyjmowano by to, że się to pojawiło na mocy objawienia zewnętrznego. Ale jak mówię, to są dwie rzeczy, które się ze sobą splatają. Po pierwsze, odrzucenie tak zwanego objawienia zewnętrznego i posłuszeństwa i relacji między człowiekiem, który ma słuchać, i Bogiem, który objawia się i zobowiązuje człowieka. No i po drugie, treść tego objawienia, która sprawia, że człowiek jest czymś związany i do czegoś zobowiązany. Może Tygodnik Powszechny powinien urządzić wielką akcję na rzecz na przykład określenia
Bóg, jak mówię, Bóg jest miłosierny i zbawia każdego, czy on tego chce, czy tego nie chce. O, no może tak by było, a jak czegoś bardzo nie chce, no to można jeszcze, rzeczywiście jest problem z tą anihilacją dusz, o której Grzegorz Górny wspomniał, bo w zasadzie no, trzeba by się bardzo mocno wyświetlić, żeby tę tezę wywieźć z Pisma Świętego, no ale w dzisiejszych czasach nie takie tezy są w stanie teologowie wywieźć, skoro teologowie w Niemczech powszechnie na przykład błogosławią pary homoseksualne, twierdząc, że znajdują dla tego usprawiedliwienie w Piśmie Świętym, to zakładam, że i dla anihilacji dusz znajdą odpowiedni cytat. To, czego im się nie spodoba, to wyrzucą, coś przekręcą, coś wstawią, przypieczętują przez jakiegoś profesora ważnego uniwersytetu. On opublikuje bardzo grubą księgę, gdzie wykaże, że właśnie tam w języku greckim to właśnie tam, nie wiem, psyche oznaczało coś całkiem innego niż oznacza, a jakieś inne słowo jeszcze coś innego oznacza i wywiedzie, że prawda, jak już ktoś nie chce być zbawiony, bo Pan Bóg go za wszelką cenę tam próbuje zbawić, a on nie chce, no to się taki guzik przyciska i dusza się anihiluje i proszę bardzo, mamy kolejną prawdę wiary. Doskonale, jesteśmy zadowoleni. No właśnie, a propos Niemców, o których wspomniał pan redaktor Lisicki, to panie Grzegorzu, pytanie takie z kategorii duszpasterskiej może. Jest takie powiedzenie ludowe, że Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy. Ja zapytam zatem o to, o co pytali ludzie po naszym poprzednim programie. Cały czas w kontekście karania przez Pana Boga ludzi, narodów, społeczności, kościołów. Czemu Pan Bóg nie tego 10 maja, o którym rozmawialiśmy poprzednio, na Niemcy nie spuścił deszczu, ognia i siarki? Dlaczego tam nie ma widocznej kary Bożej na wspólnotę? Bo przecież to wiadomo, że każdego człowieka czeka sąd po śmierci, ale wspólnoty po śmierci nie idą wspólnie do nieba, no bo wspólnota wiadomo jak wygląda i Pan Bóg może je karać, owe wspólnoty, już tu na ziemi. Dlaczego ostatnimi czasy i nie mamy do czynienia z takimi karami, albo kiedy już mam do czynienia z czymś, co może być pojmowane przez niektórych jako kara Boża, to od razu zapobiega się takiemu myśleniu. Tutaj mówiliśmy o tym, że Pan Bóg nie jest projekcją naszych wyobrażeń i że nie postępuje tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. To dotyczy zarówno jednej, jak i drugiej strony tego sporu i być może ta kara nadejdzie, ale w zupełnie inny sposób niż my byśmy sobie tego życzyli, projektowali, spodziewali się, czy mieli na ten temat jakiekolwiek inne myśli. I tutaj zostawmy sąd Panu Bogu, bo generalnie no, istnieje taka właśnie tendencja też, żeby często Panu Bogu przypisywać swoje własne projekcje. I mi się to, o czym mówił tu Paweł Lisicki, przypomniało z tym, co mówiła taka norweska pisarka, zresztą laureatka Nagrody Nobla, Sigrid Undset, która była wychowywana w duchu protestanckim. Jej rodzice byli właśnie niewierzącymi protestantami. Kiedy przygotowano ją do konfirmacji, ona zauważyła, że każdy z tych pastorów, z tych protestantów, z którymi się spotykała, miał swoją inną, własną wizję Pana Boga. I ona stwierdziła, że jeżeli tak, to po co ma być w kościele? Przecież może mieć też swoją własną wizję Pana Boga poza kościołem. Kto jej przeszkadza tworzyć swoją własną wizję poza kościołem? Kościół w ogóle nie jest potrzebny, żeby sobie tworzyć swoje własne wizje. W związku z tym ona dokonała logicznego wniosku z tego, co słyszała od tych pastorów. I dopiero później, kiedy się nawróciła na katolicyzm, to właśnie dlatego, że to odkryła, że to nie człowiek tworzy Boga, ale że to Bóg stworzył człowieka. I Bóg nie jest zależny od naszych wyobrażeń. I jeszcze odnosząc się do tego, co Paweł Lisicki powiedział na temat Kanta, to rób ta, co chce ta, to przypomnę, że w Eichmannie w Jerozolimie Hannah Arendt tam opisuje, że linią obrony Eichmanna było to, że powoływał się na Kanta. On dokładnie reprezentował to kantowskie pojęcie, że
prawd, człowiek nie odkrywa prawd, które są obecne w świecie, lecz sam te prawa tworzy. Jakby później cały ciąg myślowy, który doprowadził do Eichmanna na ławę oskarżonych w Jerozolimie, wynikał właśnie z przyjęcia tego założenia. I co ciekawe, niedawno o tym też pisał taki włoski filozof, zresztą ateistyczny, lewicowy, Giorgio Agamben, który twierdził, że właśnie przyjęcie kantyzmu musi prowadzić w rezultacie do przyjęcia tej opcji wszystko jest dozwolone, każdy robi to, co chce. I z czymś takim mamy do czynienia dziś niewątpliwie w kościele niemieckim, z przyjęciem tego paradygmatu Kanta. A jak Pan Bóg na to zareaguje? No, trudno mi powiedzieć. Tutaj akurat nie konsultowałem tego z Panem Bogiem, więc pokornie zawieszam tutaj swoją opinię. Jasna sprawa. Zanim przejdziemy do następnego tematu, czyli do tematu też dotyczącego sprawiedliwości i prawd, bo chcemy porozmawiać chwilę o zapowiedzi Episkopatu, że będzie kontrolował, co księża mówią w mediach i piszą w mediach społecznościowych, to ja wszystkich czytelników pch24.pl zachęcam do tego, żeby od poniedziałku 24 maja przez cały kolejny tydzień śledzić nasze tematy dnia, ponieważ tam właśnie o tych prawdach wiary, polemiki z Tygodnikiem Powszechnym prowadzić będą i nasi publicyści, i teologowie, i filozofowie, i psychologowie, którzy będą mówili o tym, że fakt, iż Pan Bóg jest sprawiedliwy, nie przestrasza dzieci, wręcz przeciwnie, dzieci oczekują sprawiedliwości, a nie niesprawiedliwości. Będą też księża profesorowie, zakonnicy, którzy o tym wszystkim będą się wypowiadać, więc zachęcam Państwa do tego, i panów oczywiście też, żeby pch24.pl codziennie odwiedzać, a od 24 maja szczególnie na ten temat intensywnie czytać. Przechodzimy zatem do tego drugiego wątku naszego dzisiejszego spotkania, a więc do strzeżenia prawd, czy też czystości z magisterium, tego co mówią księża w mediach. Każdy z panów niejednokrotnie, również na łamach tego portalu i tego programu, mówił o tym, iż jakaś wypowiedź jakiegoś księdza, również i polskiego, jest bardzo daleka od ortodoksji. I wychodzi chyba na panów życzenie episkopat z taką inicjatywą. Ksiądz dr Leszek Gęsiak, rzecznik KEP, zapowiedział, że jako, że opinie księży prezentowane w mediach nie zawsze pokrywają się z magisterium Kościoła, przygotowywanej zostanie przez biskupów uaktualniona wersja dokumentu sprzed 17 lat na ten temat. I pytanie do panów, czy panowie sądzą, że po pierwsze taka rewitalizacja tej wizji jest potrzebna, takiego dokumentu. Po drugie, kto będzie sprawdzał, jak księża wypowiadają się w mediach? Czy mają panowie na ten temat jakieś informacje lub intuicje? I która strona, tak bym powiedział, będzie lepiej reprezentowana? Czy raczej na interwencję w sprawie swoich wypowiedzi może liczyć ojciec Górzyński, ksiądz Boniecki czy ksiądz Sowa? Czy raczej kapłani o bardziej konserwatywnych poglądach? Paweł Lisicki. Znaczy, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że trochę pan redaktor sam odpowiedział na to pytanie, które nam tutaj zadał, bo no, to jest tak, na pewnym poziomie dyskusja jest naturalna. I z tym się pewnie wszyscy zgadzamy, nie wszyscy się musimy we wszystkich sprawach mieć takie samo zdanie. Nie wiadomo, że magisterium Kościoła nie jest tutaj szczegółowe i trzeba oddzielić kwestie właśnie praktyczne od tego, co można by nazwać prawdami wiary. Problem polega na tym, że wielu księży w Polsce, ale również w innych państwach, wypowiada się w sposób sprzeczny nie z jakimiś rzeczami praktycznymi czy pragmatycznymi, tylko w taki sposób, że uderza w same prawdy, czy zachwiewa samymi prawdami wiary. No, wspomnieliśmy o tych sześciu prawdach wiary, można znaleźć inne i bardzo często łatwo znaleźć księży publicznie się wypowiadających, którzy te podstawowe prawdy kwestionują. No, gdyby do tego miała się odnosić interwencja episkopatu, tylko ja w to nie wierzę, bo dlaczego w to nie wierzę? Bo nie trzeba żadnego specjalnego nowego dokumentu, ani żadnej specjalnej nowej, moim zdaniem, nie wiem, namysłu, żeby dostrzec, że jeśli jakiś ksiądz mówi na przykład, że nie wiem, aborcja jest rzeczą dopuszczalną albo że jest rzeczą, którą możemy zaakceptować,
pozostaje w sprzeczności z samą zasadą wiary katolickiej. Biskup miejsca, ordynariusz miejsca albo nie wiem, inny ważny hierarcha powinien go upomnieć i sprawa jest oczywista. Tak? No, ponieważ to się nie dzieje, to zastanawiam się, co taki dokument mógłby, że tak powiem, jaki mógłby mieć efekt. Poza tym pojawi się problem, w jaki sposób śledzić te wypowiedzi, jak je komentować. No, jeśli mamy publiczne wypowiedzi w przypadku akurat debaty na temat opuszczalności aborcji, gdzie był ten tak zwany list zwykłych księży, bodajże chyba dwa listy były w tej sprawie, z których to listów łatwo można było wyczytać formę akceptacji albo przynajmniej tolerancji dla dokonywania aborcji, no to nie słyszałem jakiejś reakcji ze strony żadnego z biskupów na te listy, więc rozumiem, że co, że teraz ktoś będzie po iluś miesiącach debatował, czy to było słuszne, czy to było niesłuszne. Bardzo mi się to wydaje formułą niejasną, nieokreśloną. No, nie wiem, trudno komentować coś, czy pewną ideę, jeśli ona jest na tyle nieokreślona i abstrakcyjna, prawda? Musielibyśmy mieć konkretny zapis, który moglibyśmy skomentować i musielibyśmy jeszcze mieć jego praktyczne zastosowanie, żeby wiedzieć, czy to zastosowanie czy jest słuszne, czy niesłuszne. Wydaje mi się, że to jest takie trochę na obecnym etapie publicystyczne grożenie palcem, ale też nie bardzo wiadomo do końca komu, ze względu właśnie na... Przede wszystkim ze względu na ogólność charakteru. Mnie to, powiem szczerze, nawet trochę bawi, no bo jak z jednej strony mamy obok nas, mówiliśmy o tym przed chwilą, Niemcy, gdzie dokonuje się radykalnego odrzucenia wszystkich praw katolickich i nie jesteśmy w stanie, o tym mówiliśmy chyba w zeszłym odcinku, wydobyć opinii żadnego przedstawiciela polskiego kościoła oficjalnej na temat tego, co się w Niemczech dzieje, no to po co, to jak sobie wyobrazić, że powstanie jakiś dokument, który to dokument pozwoli oceniać, kto się powiada w imieniu kościoła, kto się powiada, nie. Ja chcę wiedzieć na przykład, czy biskup Becin wypowiada się w imieniu kościoła, czy nie. A moim zdaniem to jest czystej wody heretyk, człowiek, którego należałoby natychmiast potępić. Czy kardynał Marx, który jest arcybiskupem Monachium, on się wypowiada w imieniu Kościoła, czy on w zasadzie się nie wypowiada w imieniu Kościoła? Czy biskup Bode, inny wielki bohater tegoż wydarzenia, to on jest reprezentantem Kościoła, czy on kim w zasadzie jest? Takim domorosłym publicystą kościelnym, jakimś filozofem albo coś? Co więcej, jeszcze tylko jedna rzecz, przecież te wszystkie wypowiedzi są w Polsce dostępne. Znaczy ja mam wrażenie, że na PC24 one są dostępne, ale nie tylko w innych różnych miejscach, też je widziałem. Znaczy, no, biskupi nie potrafią czytać tych wypowiedzi, nie w stanie się odnieść do tego, nie zauważają, prawda? No, chciałbym poznać opinię w tych sprawach i rozumiem, że co, że na przykład czy ten dokument, który jest przygotowywany, ma temu pomóc, pozwolić się wypowiadać, czy nie. No, wydaje mi się to jakieś dziwaczne. Wszystko możliwe, a może polscy biskupi są tak zapobiegliwi, że nie chcą, aby to, co w Niemczech przeniosło się tutaj nad Wisłę i zaproponują taki dokument, żeby każde odstępstwo od magisterium szybko i przykładnie karać Kościół przez lata. Ale to ja tylko, panie doktorze, tylko jedna rzecz, to dlaczego nie są w stanie ocenić tego, co się dzieje w Niemczech? Bo to nie leży w ich diecezji problem. Czyli kategoria radykalnego geografizmu. Kategoria, o której ostatnio bardzo często, tak, bardzo często słyszymy. Panie Grzegorzu, jak to jest? Przecież Kościół od lat, od wieków miał instytucje sprawdzające, czy ktoś wypowiada się zgodnie z magisterium, czy niezgodnie z magisterium. Od lat każdy biskup potrafił, mógł i nadal może przecież pouczyć każdego ze swoich podwładnych, każdy przełożony zakonu, każdego ze swoich podwładnych zakonników, że wypowiada się niezgodnie. Wiemy, że nie ma już instytucji, która nazywała się Świętą Inkwizycją. Wiemy, że nie ma już nawet Świętego Oficjum. 55 lat temu, za 3 tygodnie minie rocznica 55. zlikwidowania indeksu ksiąg zakazanych, który również w trosce o dobro dusz katolickich przecież istniał. Może czas wrócić do takich instytucji, zwłaszcza w dobie tak powszechnego zamętu i kiedy wszędzie można przeczytać rzeczy zupełnie niezgodne z prawdami wiary właśnie. Grzegorz Górny. Ja bym sobie życzył, tak jak pan redaktor sugeruje, żeby ten dokument był pewnym narzędziem, pewnym instrumentem, który by biskupi dostali do ręki, aby mogli zapobiec szerzeniu herezji przez duchownych, gdyby takie się
pojawiły w przestrzeni publicznej. No, sam jestem ciekaw, jakie będą sformułowania w tym dokumencie, bo na razie zapowiedziano, że powstanie komisja, która ma ten dokument opracować. Jeszcze nie wiemy, kto będzie zasiadał w tej komisji, ale my w tej chwili widzimy znacznie poważniejszy problem, głównie w krajach zachodnich, gdzie na uniwersytetach, na wydziałach teologicznych, tam się wykłada niekiedy rzeczy całkowicie sprzeczne z nauczaniem Kościoła. I to się dzieje z całym błogosławieństwem, z pełnym błogosławieństwem biskupów, ponieważ no jest pewnego rodzaju misja wręcz kanoniczna, tak? Ci wykładowcy tam nauczają rzeczywiście w imieniu Kościoła i mimo to już od dawna nikt, wielu z nich nie cofa tej oficjalnej misji kościelnej. I teraz jest pytanie, jak by się to dało jeszcze egzekwować w mediach, które w tej chwili są tak wszechobecne, tak rozproszone, że tam właściwie nie ma już takiej kontroli, jaka może być utrzymywana jeszcze na wydziałach teologicznych uniwersytetów. I też dodatkowa trudność wiąże się z tym, że przykładowo taki ksiądz w Polsce, który by wygłosił takie twierdzenie sprzeczne z nauką Kościoła, mógłby się powołać, no ale proszę bardzo, ale to samo mówią kardynałowie w Niemczech, biskupi w Ameryce, hierarchowie w Watykanie. No ja mówię tylko to, co mówią oni. Dlaczego ja mam być karany, kiedy powtarzam dokładnie te same słowa, które oni mówią? Zresztą co ciekawe, no niedawno pewnego rodzaju precedens, można powiedzieć, był w Polsce, kiedy sąd uniewinnił tych sprawców profanacji ikony Matki Bożej Jasnogórskiej. Chodziło o umieszczenie jej wizerunku w tej sześciobarwnej tęczy. Tam stwierdzono, że to nie jest żadna profanacja, a jednym z argumentów, który się pojawił, był taki, że jeden z urzędników watykańskich z Sekretariatu do Spraw Komunikacji, ksiądz James Martin, zamieścił dokładnie taką samą ikonę z tą tęczą u siebie na Facebooku czy Twitterze i właśnie pochwalił to, że tak powinno być, że to jest katolicyzm. Więc w tym wypadku sąd, dlaczego nie miałby się przychylić do opinii kogoś, kto reprezentuje Stolicę Apostolską, Watykan? I to jest też w tej chwili pytanie, jak miałyby być oceniane te wypowiedzi w świetle tego, co dzieje się w Kościele w krajach zachodnich. Będziemy oczywiście dla Państwa śledzili to, co dzieje się w tej sprawie w Episkopacie, jak taki dokument powstanie. Rozumiem, że uda nam się zorganizować wtedy na ten temat dyskusję. A ta tęczowa flaga, czy barwy tęczy, o których wspomniał Grzegorz Górny, niech będą dla nas takim dobrym, płynnym przejściem do ostatniego poruszanego dzisiaj tematu. To jest temat, który w Kościele, no właśnie, żyje od dawna. Myślę, że w większości z nas spośród naszych 20 już ponad odcinków rozmawialiśmy na tematy związane z LGBT i wczoraj nasz kraj, który jeszcze kilkanaście dni temu święcił święto 3 maja, kiedy to wspominaliśmy różne wydarzenia historyczne, w których rolę odgrywali też, czy wokół których rolę odgrywali też ambasadorowie państw ościennych i państw nazwanych wtedy imperiami czy mocarstwami. Dzisiaj znowu mamy do czynienia z pewnymi interwencjami mocarstw i nie tylko mocarstw na naszym terytorium, właśnie w sprawie LGBT, czy jak ta wspólnota w tej chwili się nazywa. Otóż, proszę Państwa, wczoraj, 17 maja, przypadał Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii. W skrócie IDAHOT, IDAHOT po polsku. Z tej okazji ambasador Danii w Polsce, Ole Toft, przedstawił list otwarty poparcia dla społeczności LGBTI, RTV, AGD, ITP, to już dodatek ode mnie, w imieniu 48 ambasad i przedstawicielstw siedzibą w Warszawie. No i mam pytanie, które tak tylko trochę zahacza o
Kościół, ale z pewnością o katolicką moralność. Jaka jest rola ambasadora państwa w danym państwu, w państwie, którym urzęduje, czyli w tym przypadku w Polsce? Bo słyszymy, że od 12 roku zbierane są te podpisy. Dowiedziałem się, o czym wcześniej nie wiedziałem, że co roku jakby ta pałeczka zbierania podpisów z ambasady do ambasady jest przekazywana, że rok temu zbierał ktoś inny, już sprawdzę kto, Belgia. W zeszłym roku zbierała, w przyszłym ma zbierać ambasador Stanów Zjednoczonych, którego to jeszcze nie znamy, żeby było zabawniej, więc zapytam, czy polscy katolicy powinni obawiać się takich akcji i czy to jest właśnie rola ambasadorów innych państw w naszym kraju, żeby nas pouczać, a przypomnę, że wśród tych państw, które nas w sprawach LGBT pouczają, są między innymi takie państwa jak Litwa, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Czechy, Czarnogóra, Cypr, Norwegia, Wenezuela, Ukraina, więc nie tylko mocarstwa, mówiąc delikatnie. Paweł Lisicki. No, ja czekam z niepokojem, kiedy wśród tych podpisanych pojawi się nuncjusz apostolski. Mam nadzieję, że nie doczekamy takiego momentu, ale gdyby nim był ojciec wspomniany przez Grzegorza Grodnego James Martin, to myślę, że moglibyśmy spokojnie jego podpis zobaczyć pod tym ważkim dokumentem. To jest oczywiście trochę żart, a trochę nie żart, biorąc pod uwagę, jak wygląda zmiana podejścia Watykanu i Rzymu do tych spraw. Jeśli chodzi o ambasadorów, no to powiedziałbym tak, można na to spojrzeć trochę tak, że to jest taki rytuał. Co roku zbierają się, prawda, starzy towarzysze walki o wolność, wyzwolenia uciśnionych z przedstawicieli ruchu LGBT i podpisują listy. Trochę przypomina oczywiście w tym sensie takie typowe komunistyczne zagrania albo z czasów komunistycznych nam znane. Towarzysze się zbierają, oświadczają, prawda, że dialog jest bardzo owocny, wszystko w duchu takim jak właściwie, klepią się po plecach i wydają list. No to w tym sensie można by było powiedzieć, że mamy do czynienia z działaniem rytualnym, kabaretowym, co najwyżej niezbyt mądrym. No ale chyba tak łatwo nie można nad tym przejść do porządku dziennego i wyłącznie machnąć na to ręką, ponieważ no, jak wiadomo, kropla drąży skałę, a mamy do czynienia z czymś, co można by wprost sformułować jako elementem pewnej presji. Albo wręcz szantażem, no bo jeśli czy ambasador to nie są prywatne osoby, tylko to są ludzie reprezentujący swoje państwo. Czyli przedstawiciele 48 państw, którzy przebywają na terenie Polski i cieszą się wszystkimi możliwymi prawami, są uznawani, korzystają z różnych przywilejów i swobód, postanawiają raz do roku, tak powiem, zamanifestować, co sądzą na temat gospodarza, który ich przyjmuje. I wymierzają mu, powiem to mocno, siarczysty policzek, bo ja tak odbieram to ich, te ich listy i to ich całe gadanie i pisanie. No wyobrażam sobie, jakby to było, gdyby na przykład polski ambasador, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych rok do roku zebrał jakąś grupę, na pewno się znajdą te ambasadorowie, którzy Ameryki nie lubią, myślę, że takich jest całkiem sporo, i ogłosił tam list wzywający na przykład do poszanowania praw czarnych mieszkańców. I na przykład wywiesił na ambasadzie polskiej, bo tego się będziemy, to niedługo zobaczymy, jakąś tam flagę, nie wiem, odpowiednio ruchu, prawda, Black Lives Matter. Załóżmy, tak? Nie mówię, że to jest mądre, nie mówię, że to jest dobre, ale wyobraźmy sobie, co by się działo, prawda? Jakie byłoby oburzenie, że my się w tego typu rzeczy angażujemy. Każde państwo ma prawo do swojej tradycji kulturowej, do tego, jak patrzy na swoją przeszłość. Tymczasem nagle ci ambasadorowie, którzy powinni dbać o dobre relacje z Polską, występują w nie swojej roli, bo występują w roli kogoś, kto naucza, poucza, domaga się i tak dalej. Gdyby traktować tę ich wypowiedź poważnie, i to należałoby, no niestety, na to odpowiedzieć bardzo mocno. Nie tylko w postaci właśnie listów czy jakiegoś innego, tylko zwrócić ambasadorom, tym, którzy się pod tym podpisali, że zdecydowanie przekraczają swoje uprawnienia, że Polska sobie takich zachowań nie życzy i że jeśli będzie coś się posuwało dalej, to wyciągnie wobec nich konsekwencje. Ale wiemy dobrze, że to, co mówię, się nie wydarzy, że w związku z tym za rok czeka nas kolejny list i kolejne tego typu działania. Powiedziałbym tak, co jest najgorsze w tym wszystkim, to jest próba przełamania pewnej bariery, która w Polsce jeszcze istniała. To jest ta bariera, która sprawiała, że postulaty jawnie wrogie wobec polskiej tradycji, a do takich zaliczam postulaty ruchu LGBT,
nie były promowane publicznie, nie były, że tak powiem, wspierane i politycznie, i biznesowo. Nowość polega na tym, że znowu od 2 lat coraz więcej tak zwanych wielkich koncernów, wielkich marek próbuje podłączyć się, czy włączyć się również do tej akcji dyplomatycznej i politycznej, i na Polaków wywierana jest w związku z tym coraz większa presja, zarówno polityczna, dyplomatyczna, jak i biznesowa, czy gospodarcza, żeby ideologii genderowej czy ideologii LGBT ulegli. No, cała moja nadzieja w tym, że polski duch, tak jak się nie dał złamać komunistom, tak nie da się złamać tęczowym komunistom. No, taka jest moja nadzieja. Oczywiście, gdybym miał więcej do powiedzenia, a nie mam poza tym, że mówię to, co mówię w naszym programie, to na miejscu polskiego MSZ-u zareagowałbym na tego typu listy w sposób bardzo stanowczy, a do tych, którzy tego typu rzeczy organizują, wyciągnąłbym konsekwencje. No, zakładam, że nie mam nic przeciwko temu, jak Dania sobie, że tak powiem, układa relacje wewnętrzne, ale jestem oburzony tym, że ambasador Danii próbuje mnie pouczać, jakie prawo mamy przyjmować w Polsce. I gdyby, jeśli tak jest, to zapewne znajdują się rzeczy dla Duńczyków niewygodne i zakładam, że wtedy polski ambasador powinien zjednoczyć się z innymi ambasadorami i znaleźć taką rzecz niewygodną dla Duńczyków i zorganizować tego typu akcję, bo rozumiem, że to jest jedyna metoda, która do tych ludzi trafia. O. Mówi się za każdym razem, kiedy coś, co zwykle trwa szybko, trwa dłużej i nie wiemy, dlaczego trwa dłużej, wokół tego się rodzą jakieś zawsze tajemnice i pytania, jakieś teorie się rodzą. Jest taka teoria i ona po konserwatywnej części internetu i wśród konserwatywnej opinii publicznej od pewnego czasu jest obecna, że fakt, iż nie znamy jeszcze nowego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, a pani Georgette Morschbacher już jakiś czas temu to stanowisko opuściła, może świadczyć o tym, że trwają bardzo intensywne negocjacje, aby wtedy, kiedy 10. list tych ambasadorów, a więc jubileuszowy, będzie przygotowywany właśnie przez ambasadę Stanów Zjednoczonych, temu ambasadorowi zależało na tym szczególnie, dlatego że może być osobiście zainteresowany prawami społeczności LGBT, mówiąc wprost, że może być nam tu przysłany ambasador homoseksualista. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie, panie Grzegorzu? Moim zdaniem, czy będzie to homoseksualista, czy nie, to i tak nie ma większego znaczenia, dlatego że wiadomo, jaka jest agenda tej prezydentury Joe Bidena i ona będzie realizować ten program, w który są wpisane postulaty LGBT, niezależnie od tego, czy kim będzie ten ambasador. I zresztą były przecieki z kręgów dyplomatycznych dotyczące akcji zbierania tych podpisów, że te większe kraje zachodnie wywierały presję na te mniejsze, czyli ambasadorzy jednych krajów na drugich, żeby oni się podpisali pod tym listem, ponieważ no, nie wszyscy się wyrywali do tego, ale na skutek wywierania na nich nacisku no, kapitulowali przed większym, silniejszym, bardziej wpływowym. No ja może przypomnę, że państwo polskie też ma podobny epizod na swoim koncie, mianowicie jeszcze za rządów poprzedniej ekipy, ambasador Polski na Słowacji też się przyłączył do podobnej akcji ambasadorów wielu krajów, która miała na celu wywarcie na Słowację wpływu, aby zmieniło swoje prawodawstwo dotyczące statusu małżeństwa i dotyczące postulatów środowisk LGBT, więc widać, że bardzo wiele też zależy od tego, jaka ekipa rządowa sprawuje władzę w danym kraju i na ile jest podatna na presję większych państw. Ja mogę, jeśli mogę, tylko taką drobną, już wiem, że kończymy, ale drobna uwaga. Ja nie uważam, że nie ma znaczenia to, kogo Stany Zjednoczone tutaj przyślą. To znaczy uważam, że w polskim interesie jest, ja nie mówię, czy ktoś jest homoseksualistą, czy nie, szczerze mówiąc, mnie to kompletnie nie interesuje, pod warunkiem, że nie jest to osoba, która próbuje promować działalność LGBT, a w tym sposobie, czy łatwo zauważyć, że te kandydatury, o których mówiliśmy, nie dotyczyły prywatnego życia ambasadorów, tylko ich zaangażowania i tego ich aktywnego wspierania. Otóż uważam, że
Polska, jeśli ma zachować szacunek do samej siebie, nie powinna w żadnym wypadku zgodzić się, żeby ambasadorem amerykańskim w Polsce była osoba wspierająca publicznie i aktywnie ruch LGBT. W taki sposób, ponieważ jeśli mówimy tutaj o czynnym homoseksualiście, o czynnej lesbijce, w oczywisty sposób taka osoba by taki ruch wspierała. Jeśli Amerykanie tak bardzo chcą nauczać innych, nie poszlą taką osobę do Arabii Saudyjskiej. Bardzo proszę, niech Ameryka pokaże, że jest gotowa nieść kaganek oświaty i pochodnie, prawda, ruchu LGBT i niech pośle takiego przedstawiciela do innych państw znanych ze swojego umiłowania praw człowieka i otwartości na wspaniałe zdobycze cywilizacji nowożytnej. Krótko, Polska nie powinna się na kogoś takiego zgodzić i powinna, że tak powiem, walczyć o to, żeby taka osoba się tutaj jako ambasador nie pojawiła. To ja może jeszcze dodam, że mi chodziło o to, że niezależnie od tego, czy ambasador będzie hetero czy homoseksualistą, to tak czy siak polityka amerykańska przy tej administracji będzie taka sama. I dlatego, że widzimy to w całej agendzie, jaką teraz Biały Dom promuje. Jak najbardziej. Paweł Lisicki, takie drobne przejęzyczenie się panu trafiło, mówiąc, że Ameryka niesie, chciał pan powiedzieć kaganek, powiedział pan przed poprawieniem się, że kaganiec. I proszę państwa, rzeczywiście Ameryka w wielu kwestiach przecież niesie kaganiec na cały świat. Chce nam wszystkim tutaj pozamykać usta, a portal pch24.pl i telewizja pch24.tv są po to, abyśmy my, polscy katolicy, sobie ust nie dali zamknąć. Będziemy zawsze po to, jeżeli państwo będą z nami. A ja dzisiaj szczególnie dziękuję za to, że z nami byli jak co dwa tygodnie Paweł Lisicki z Tygodnika do Rzeczy i Grzegorz Górny z Tygodnika Sieci. Bardzo serdecznie panowie dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykamy komputer, zostawiam państwa z figurą świętego Michała Archanioła i mam nadzieję pod jego opieką. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.